Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć to wprost. Marszałek Hołownia boi się tego, że jeśli przed wyborami samorządowymi głosami posłów i posłanek trzeciej drogi projekty upadną, to będą musieli mierzyć się z gniewem kobiet i z ich głosami przy urnach. Jest prosta alternatywa. Można zagłosować na lewicę, która prawa kobiet broni w każdym aspekcie. W aspekcie samorządowym, w aspekcie parlamentarnym. My nie uciekamy przed debatą, przed dyskusją, przed głosowaniami. Domagamy się procedowania wszystkich ustaw aborcyjnych i dlatego będziemy składać wniosek o uzupełnienie porządku obrad. Tak, żeby na tym posiedzeniu te projekty były głosowane. Jeśli marszałek Hołownia się boi, że straci na tym, że te projekty zostaną odrzucone, to ja mam jedną prostą radę. Zagłosujcie za nimi, oddajcie prawa kobietom. Polska jest jednym z nielicznych krajów, poza Maltą i Watykanem, gdzie mamy barbarzyńskie prawo antyaborcyjne. Polki wiedzą, że we wszystkich krajach europejskich mogą kobiety decydować o sobie. A to barbarzyńskie prawo, które od 30 lat w Polsce obowiązuje, które zostało jeszcze zaostrzone wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, to jest coś, z czym powinniśmy sobie jako parlament bez problemu poradzić, szczególnie, że od pierwszego dnia tego Sejmu projekt ustawy, który wprowadza europejskie standardy, leży w Sejmie. To nie jest tak, że nie ma dobrego czasu. Teraz są wybory samorządowe. Później okaże się, że jacyś kandydaci trzeciej drogi startują w drugiej turze i również nie będzie debaty. Będą wybory europejskie i również trzecia droga będzie się bała o wynik wyborczy. Później będą wybory prezydenckie, w których marszałek Hołownia zapowiada, że rozważa start i również nie będzie chciał na ten temat rozmawiać. Mamy dość czekania. Kobiety w Polsce wielokrotnie powiedziały, czego oczekują. Wychodziłyśmy na ulicę, protestowałyśmy, blokowałyśmy, strajkowałyśmy. Te ustawy mają być procedowane teraz, mają być głosowane jak najszybciej, a jeśli konserwatyści się boją, to powinni się również bać głosu kobiet. Raz jeszcze, będzie złożony wniosek o uzupełnienie porządku obrad, a kobiety zachęcam do tego, żeby pokazać trzeciej drodze czerwoną kartkę. Głosujcie na lewicę.